Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, ja oto przed wami kolejny, w końcu, odcinek Postal 2. Dziękuję wam bardzo za przyjęcie, takie ciepłe przyjęcie w sumie poprzedniego odcinka. W sumie nie spodziewałem się, że aż tak ten odcinek pod względem wyświetleń wybuchnie jak wybuch. No i co, kontynuujemy i prawdopodobnie może to być ostatni odcinek, jeśli chodzi o główną fabułę, o główny tydzień roboczy, jeśli chodzi o Postal 2. Zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie chciałem ten odcinek zacząć, no oczywiście tam, gdzie skończyliśmy, to po pierwsze. Ale po drugie, znalazłem tutaj jakieś schody. I zobaczymy, dokąd one prowadzą. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Oczywiście mamy do zaliczenia dzisiaj jeszcze wziąć paczkę z magazynu paczek tutaj i alternator do zamówiska. Więc to będziemy musieli dzisiaj jeszcze zrobić. No i zobaczymy, czy piątek się wtedy faktycznie skończy. Bo jeżeli się skończy, no to zostaje nam tylko oczywiście Apocalypse Weekend. Weekend in Paradise, który to jest oczywiście DLC. No i o, okej. Wczytywam to. No i zobaczymy, co ten tydzień w ogóle nam przyniesie. A na razie co? Postal 2, panie i panowie, aż się boję, co tu będzie. Także lepiej się może uzbroję. Na przykład w shotguna może być. Trochę taka jest głośno u mnie, trochę zrobiłem przyciszę. Co tutaj się będzie działo, powiedzcie, moi drodzy. Okej, czy będą strzelać? Okej, nie wiem, co tutaj się dzieje, ale się chętnie dowiem. B, ten leży. Coś mocniej się nie wydają, uciekają. Masz tu trochę ołowianego złomu. Okej. Masz tu trochę ołowianego złomu. Dobra, czy tutaj coś ciekawego się dzieje, czy tylko po prostu są dwie faje zdrowia? Miło, jest paralizator, który chyba w ogóle mamy? Mamy pełen magazynek paralizatorów, okej. Nie używałem chyba ani razu paralizatora w tej grze. No ale dobra. Mamy naszego shotguna oczywiście wiernego, no i co? Mamy kanister z paliwem. Czy my wyjdziemy gdzieś, czy... Okej, czy tu nie ma nic innego, tylko faje zdrowia? Bo jeżeli tak, to mnie tutaj mało interesuje. O, tu mamy kolejną faję zdrowia jeszcze i shotgunów trochę. Miło, czy my tutaj zejdziemy w jakiś normalny sposób? Chyba tak, tak, okej, w porządku. Dobra, to wejdźmy w takim razie na ścieżkę główną. Mianowicie, no chyba najpierw po alternaty, bo jest najbliżej. Musimy iść prosto i w lewo. Dobrze. Panie i panowie, oczywiście, jeżeli nie wiecie, czemu tyle odcinków nie było z Postala, bądź z Justama, bądź ogólnie jakichkolwiek normalnych odcinków, oprócz live'ów, to złamałem rękę. Jeżeli nie byliście na live'ach, to tak, złamałem rękę i musiałem chwilę się dać na wstrzymanie, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, ale we are back. Jak mówiłem zresztą w filmie informacyjnym. Co? Lecimy, nagrywamy. Zobaczymy, co nas czeka. Okej. Co się będzie na tym złomowisku działo? To jest, to pisze, to jest normalne złomowisko. Ale my doskonale wiemy, czy to nie będzie normalne złomowisko. Tutaj nic w tej grze nie ma normalnego. Oczywiście już tutaj wojsko chodzi. Na szczęście nas nie rusza, przynajmniej na razie. Tu byliśmy po napalm, to pamiętam. Ale teraz pytanie, czy musimy iść... Będziemy musieli iść w prawo, dobrze. Okej, czyli w sumie byliśmy wcześniej blisko złomowiska, ale nie byliśmy blisko aż tak. Dobrze. No i pytałem też, jak to miasto się nazywa, nazywa się to miasto po prostu Paradise. To jest ironiczne, bo tutaj to jest dalekie od jakiegokolwiek Paradise'u to miejsce. Także... Dobra, dobra. No tu była ogólnie rzeź. Tutaj powstał jeden z lepszych filmów, jeśli chodzi o Postala 2. Jedna z lepszych miniatur, czyli Zabijam dla pieniędzy. Te odcinki są tutaj dostępne tylko w playliście, tylko że są na niepublicznym. Rozumiecie chyba czemu. Dobra, co my tu w ogóle mamy? Mikey's... J, this J is for junkyard. You fuck bullshit pool? What? Okej. Bardzo nie miło, panie Mike'u J. My po alternator. Proszę pana. Zarąbię panu jeszcze kota, który nawet nie jest pewnie pana. Ale ten kot dzisiaj jest mój, nazywam go... Kebab. Siema, my po alternator. Czy jesteśmy w stanie go zyskać w pokojowy sposób? Hej, cześć. Ej, Chico! Potrzebuję alternator do Daihatsu z 87. To będzie 500 zielonych. Ile? No, tyle to mojego nie mam. Przykro mi, ale masz za mało kasy. Źle postąpiłem, co nie? No to, powiem ci tak, kolego. Hej, musimy to wziąć siłą. I'm sorry, ale to jest jedyna opcja, którą ja widzę aktualnie, bo pieniędzy na tyle nie mamy. Więc biorę kamizelę, która jest tutaj schowana. Ta pewnie dalej nie jest... właśnie, jest wasza. Mocny jest gruby, ja powiem.
prawem do nabycia broni, a wyście się na mnie rzucili! 3000 głosów było na nas. Nie do końca wie, co zostało powiedziane, ale w porządku. No w ogóle Croci jest? Nie, to nie jest Croci, to jest ten. Lyre Crab, on się nazywał cały. Pamiętam po takim czasie, patrzcie na to. Krociego dnia. Dobra, pożądalu. To mamy granaty, jak miło. Coś będzie teraz zatupcać jeszcze. No ja strzelam, że będą jakieś psy pewnie. O właśnie! O właśnie, oczywiście, zawsze na złowiskach są psy. Aż się wystrachałem. Dopiero co powiedziałem o psach. Chodź muszę, chodź. Dlatego w ogóle zabiłem chyba w jakiś dziwny sposób. W każdym razie już go nie ma. Okej, tu musimy przejść, a to wydaje się być niebezpieczne. Co najmniej. To w ogóle działa różnie, bo raz szybko, raz wolno. Nie do końca wiem, jak to działa w takim razie. Teraz się chyba zasetowało. Teraz? Nie, zasetowanie nie teraz, mnie zgniotło. Okej, nie teraz. Nie wiem, kiedy przez to przejść. Nie prędzej to zgniecie. Bo jolo, 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 jolo. A, nie zdążyłem nawet. Będzie ciężkie, jak to tu mam przejść? Made it! Did it, done it. Dobra, gdzieś tu musi być nasz alternator. W tym labiryncie wraków i złomu. Gdzie tu będzie nasz alternator? Jakieś jumpscare pewnie od psów czy innych debilizmów też tutaj będą. Także trzeba się mieć na baczności. Zdrowia mamy sporo, kamizeli mamy od cholery. Tu możemy przejść, tutaj w ogóle coś znajdziemy? Ciekawego? O! Zaplecze złomowiska. Co my tutaj mamy w ogóle? Czy to jest postal? Postal 3. Ej, czekajcie, to zostało dodane w takim razie. Bo tu pisze postal 3, czy mi się wydaje? Postal. No, postal 3, wiecie, są trzy kreski. Aha. Jeżeli to zostało do gry dodane, to tutaj może coś się kryć. Ja chętnie idę to odkryć. Wszystko jest na kamizela? Wygląda jak kamizela. Nevermind, to nie jest kamizela. Hello, ja po alternator. Alternator. To jest ogólnie potrzebne, także bardzo bym. O, jest młotek, spoko. Jest i alternator, kit. Z Volkswagena. Dalej. Let's go. I co się teraz stanie? Masa psów idzie. Psy rozwaliły siatkę! Zazwyczaj przed prawie się ucieka przez siatkę! Coś się tutaj pasuje! No, ale dzisiaj zamorduje psów w tej grze? Bardzo niedobrze! Beta już dzwoni! Okej, no strzelam, że mam iść tam, ale czy ja muszę iść tam? To jest pytanie, czy ja mogę ich ominąć? Spróbujmy ich ominąć, bo w tą stronę jeszcze nie szliśmy. Okej, okej, czyli mi się nie uda. Ktoś mnie już chyba goni. Ktoś mi chce odgryźć kostki i moje połowę mojego dupska. Albo nawet całe. Okej? Tak, ten pies, który tam był. Leci do nas nad nogami, nie przebiera. Ej, dużo ich! Co jest? Okej, dobra. Kill count, jeśli chodzi o zwierzęta w tym odcinku, wzrósł diametralnie. Oho, idzie kolejne. Idą kolejne, okej. Całej defensy się to zmieniło. Okej, czy ja idę w ogóle dobrze? To jest moje pytanie. Idę dobrze, tak, idę dobrze. O, zaś to trzeba będzie przejść. Ktoś tylko jakoś wyłączy po drugiej stronie? W sumie nie spojrzałem. O. Gdzie? Skąd? Tutaj. Leci burek. Kolejny. I kolejny. I kolejny. I kolejny. Jezus Maria. Nie coś policzył w komentarzu, ile ja zabiłem psów dzisiaj w tym odcinku, bo jestem bardzo ciekaw. Jeżeli wiecie, byłem jakoś chępić z tego powodu, ale po prostu jestem ciekaw. Ile zabiłem psów w tym odcinku? Zatem tędy przejdę. No can do. A blisko było. Okej, tutaj nie zamierzam iść. Muszę sobie tędy przejść, poważnie. Nie mogę sobie, nie wiem, przeskoczyć czy coś. Nie, bo przez ten samochód przenikam, nawet do niego nie wskoczę. To jest paleta, ale jest tak ułożona, żebym się z niej ześlizgnął. A, psz. Go. Yes, baby. We made it, okej. Czeka na mnie jeszcze kawaleria, czy nie? Czy jestem w stanie już normalnie stąd wyjść, wejść, przejść i w ogóle. Ja jestem ciekaw sobie, bo gdybyśmy mieli tą kasę. Pewnie zapłacilibyśmy i po prostu byśmy poszli. Okej, ale to mamy z głowy. Zajęło nam to 12 minut, jeśli chodzi o odcinek. Wy możecie mieć to pewnie krócej, ponieważ to przycinam. No i co? Zostało nam ostatnie miejsce, gdzie musimy zawitać. Mianowicie jest to paczka w magazynie paczki. Musimy przejść koło wajatkowa, koło banku. Tu sobie przejdziemy tędy. Koło policji. Mi się wydaje, że to będzie najbardziej optymalna droga. No ale dobra. Ale cisza, nie? Tak cisza, spokój. Kamizelki mamy dużo.
No żeś nie umierać. To w ogóle jest zamknięte. No tak, byśmy tu zrobili całkiem sporą rzeź. Oj, to pamiętam. Po napalm. No, napalmu nikt już nie kupi. Jestem jedynym jego posiadaczem, z tego co wiem. Z tego co pamiętam, jeszcze mam tu sobie napalm. Wyrzucę napalmu, dokładnie. No, i super, elegancko. Nie, 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 panie woła, co tutaj nic nie robię, absolutnie. Okej, okay, czyli jeżeli dobrze mi moja pamięć pamięta, nie moja pamięć, to musimy iść tędy, Midworld. Magazyn paczek, dokładnie. Tam musimy iść. Może wózkiem Midworldem pojeździmy. Czasami się tak ładuje dłużej, czasami krócej. Ktoś tam strzela do psa. Jeżeli był lepszy w tej kwestii, bo też zabiłem przed chwilą całą sporą ilość psów. Ale wiecie co, pomijmy to. To będzie chyba najlepsza opcja. Okej, no dobrze, idziemy. Ja w tej grze muszę co chwila sprawdzać mapę. Bo mi się po prostu mapa nie zgadza z tym, co jest normalnie tutaj w świecie, nie? Kolejny telefon ktoś ma, uwaga. Siemka. O, wiesz, że zanim odrosną mija 6 lat. Raz spróbowałam 6, ale nie mogłam potem przez cały tydzień chodzić. On mnie nie lubi, chyba. Tak, zdecydowanie mnie nie lubi. I oni też mnie nie lubią. Okej, no to jestem trochę w dupie, mam policję tutaj obok. Tak, to zdecydowanie. Ała. Chyba policja jak załatwi. Ja ich nie znam. Ja nie wiem, dlaczego oni mnie strzelają. Ja ich kompletnie nie znam, a ich jest 3, więc zabiłem. Chociaż nie. Ta policja tylko zabiła tego jednego. Spróbujmy przejść na spokojnie. Nic się nie dzieje. Widzicie, ja nie tylko nikogo nie jeszcze. Tu jest poszkodowany, ja tu jestem. Ja tu jestem ten dobry, ok? Ja tu jestem ten, który potrzebuje pomocy. No. No nie, prawda? Okej. Tutaj jest trochę dziwnie. Strzelają do mnie, strzelają do mnie, strzelają do mnie. Panie Wazo, strzelają do mnie. Ja sobie nie życzę. Dobra, okej. Trochę skręciłem, niekoniecznie chciałem skręcić, bo muszę iść prosto. Ja nie miałem innego wyjścia, więc próbuję przejść tutaj gdzieś do, może na wskroś. O, 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 tak żeby ich poomijać. O, pięknie. Ja nie chcę robić jadki w tej grze. Ja wolę sobie poomijać, wolę, wiecie, być grzesznym obywatelem tego miejsca. Jakkolwiek grzesznym mogę być. A jeżeli ktoś mnie wkurzy, o, lepiej, żeby nie wkurzał. Bo to się bardzo źle skończyło ostatnio. Dla wszystkich po prostu tutaj, którzy tutaj byli. Ja słyszę rakietnicę. Tak, leci to. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gościu chodzi rakietnicą tego, okej, okay, dobra, 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 w porządku, dobra, dobra, nie widziałem ich. Przepraszam, czy może to wybuchnąć? Bo za chwilę mnie zabije to. Jezus, okej, okay. Ja muszę, no chyba co jaja robicie. Okej, okay, ja muszę ich pozdejmować, bo to, nie spodziewałem się tego absolutnie nierozpisanej gry. Oprócz checkpointa. Okej, okay, typie, ja ci dam. Leci jakieś tam w moim kierunku, jak zresztą widać bardzo ewidentnie. Także oj, lepiej się od niej oddalić. Widziałem, że magazyn potrzebny będzie tak ciężki do zdobycia, nie? Oleja, jasna. Ok, ja muszę tu w ogóle stąd wyjść. Czemu idę w kierunku rakiety? A nikt tego nie wie. Czy jest jeszcze jedna rakieta gdzieś? To jest jedyny kolej z rakietą, który mnie tutaj atakuje. Strzelił kolejną. Ja go nie widzę, polędaj. Tam jest. Ło, dostałem rakietą. Ale chyba... Nie, on żyje, dobra, fuck. Ale żyjemy rakiety. Dobra, ciul, trudno. Strzelamy się. Rakieta kontra karabin. O, mi przysmaży mi dupsko. Wybuchnie mi bardziej dupsko. Jezus, umrę zaraz. 30 HP mam. Jezus. Typie. Gin, rzesz. Zostanę odkryć. Wiedziałem. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle, co ty. Nie, nie wątpię. Tak, oni są tam, okej. Okay. O panie, oni są też z tyłu. Okej. Okay. To ładnie tej dzieli tutaj bronią. Ten pies by cię kogoś gryzł? Mam nadzieję, że nie. Ja się tutaj postaram schować, że ten gościu do mnie tą rakietą nie strzelił. A na podwójko wszedłem. Mati, naprawdę czasami, ja sam się zastanawiam czasami, czy ja jestem jakkolwiek mądry, czy nie, ale unoszę wrażenie, że nie, coraz bardziej. Fucking hell. Nie strzelajcie mnie, absolutnie. Gdzie, skąd? Weźcie go zabijcie, od tego jesteście. A nie, że ja za chwilę dostanę popysku, bo ich zabiłem. Głupie ten typy. Tam jest też policja, który mnie zacznie strzelać, który jest słodki, mnie zacznie strzelać. Ale tego typa u góry oczywiście nie strzelają, bo po co? Nie, to AI mnie po prostu
niszczy. Jest tak po prostu inteligentno, głupie i debilne, że to jest szok. Okej, nie wiem co zrobić. Nie chcę zabijać całego szwadronu, który tutaj jest. A jestem w stanie to zrobić. Czy mnie policja zaczęła strzelać? Za co? Nie strzeliłem ani razu nawet. Ja pierdziulę. Fajnie, fajnie. Nie, jest po mnie. Aż tylu ich nie odeprę. Aż tylu ich nie odeprę. O Boże. Okej, okay, F5 i lecimy z tematem. Mordy. Auto. Co to zabijają mnie? Czemu ja nie wziąłem sobie pani zdrowia? Nie, no to jest nie do zrobienia tutaj. Nie ma to absolutnie żadnego sensu i tak mnie ta rakietica zaraz zabije. Ja pięciu, gdzie jest moja faja zdrowia? Tutaj. To na pewno w końcu. What the fuck? W końcu i pozabijam wszystkich, dostałem osiągnięcia. Jezus! Mogę to zestrzelić, okej. Nie zdążę go nabić, zabić nawet stąd. Nabić, tak. Nie zdążę go nabić. Ja pierdziulę! Wszystkie faje zdrowia mi pójdą. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Nie jest takie łatwe tam się dostać, okej? Ała! No nareszcie, ała, umrę, umrę, umrę! Jezus! To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Cisza i spokój. Ja pierdziulę. Ile tego tutaj było? Ja się boję tam wchodzić teraz. Będę miał taki zawał serca, że to jest szok. Dobrze, że miałem dużo amunicji od tej broni, bo to by się bardzo źle skończyło w takim razie. Holy fuck, okej. Ale coś tam jeszcze jest i to słychać. F5 w takim razie i lecimy do przodu. Tu jest stali po góry. Okej, i nie mam już ten snajperki, ale mamy na szczęście naszą ukochaną broń, czyli to. Czy ktoś tu jeszcze... Jeszcze jest jedna kipica? Jaja sobie robicie tam u góry? Jak ja mam? Jak ja mam? Jak ja mam? I powie ile on ma zdrowia? To na pewno szkodliwe, ale... Czuję się świetnie. No ja wiem, że szkodliwe, no ale co mam poradzić? Co mam, powiedz mi, poradzić, bo masakra. Chompi. Co to jest, kurwa, chompi? Dings pijania jest wyłączony. O co tu chodzi z tym? Nie mam pojęcia. Nieważne. Jakieś dingsy. Okej, okay, jak ja mam ich odeprzeć w ogóle? Ja muszę tylko po paczkę tu przyjść. Ja nie wiedziałem, że to będzie aż takie masakryczne. Chryste, panie. Okej. Chodź, chodź, teraz nie możemy strzelać. Jak najbardziej, chodź. Jest bardzo, bardzo celne jest to półauto. Bardzo. Okej. Okej, dobrze. Sorry, że tak serwuję często, panie koleś, no ale trzeba. Czy to jest ten upragniony magazyn paczek? Nie, upragniony magazyn paczek jest w kobiecie w drugą stronę? Słodko. O, 15 kotów, zostało osiągnięcie. Jednokierunkowa! Reddit would be proud. I'm sure they would be. Okej, okay, Paradise Parcel Center. Sukces. Ja w ogóle mi się wydaje, że mogę ich kompletnie ominąć. Nie iść w ogóle drogą, którą szedłem. I bym miał trochę więcej czyjrugości, tutaj w ogóle umiera, no ale cóż. Tu też w ogóle byliśmy, to jest Midworld, tak? Tak, tu też byliśmy.
Okej. Dobra, ja idę po moją paczkę. Moją, słyszycie wszyscy? Moją paczkę, którą mam do odebrania. Proszę się uspokoić. Idę po moją paczkę. Hej, uważaj! Fucking hell! Jednokierunkowa! Idiota! Jaki to był jumpscare po prostu. Wow, okej. To był niezły jumpscare. Wow! Okej, gdzie jest moja paczka? Ja jedyne czego chcę, to zyskać moją paczkę. Błagam. Długo mi i dużo mnie to kosztowało, żeby tutaj się dostać. Także ja bym naprawdę poprosił o moją paczkę. Dobra, inaczej, pójdźmy po prostu do recepcji. Pytajmy się o naszą paczkę. Tak mi się wydaje, będzie najprościej i najsensowniej, żeby się zapytać, gdzie nasza paczka się znajduje w tym przybytku. Dzień dobry, ja po paczkę. Cześć. Heja. Mam przekaz na paczkę. Nazwisko Koleś. Zobaczmy. Tak, mamy dla pana paczkę, panie Koleś, ale trzeba ją opłacić. Oczywiście. Wal się na ryj. To będzie 100 zielonych. Nie mam tyle. Przykro mi, ale masz za mało kasy. Ups. Do not accept packages like this. P-dude. Chief Executive Officer? In Office Park. Pier Dice, Arizona. Okej, no wiesz, że Arizona to jest, wiem. Arizona w ogóle. USA. Okej, czyli to jest przykład, jak się paczki nie pakuje poprzez moją paczkę. Fajnie. Syfnie się czuję. O, boję się, co się teraz moim sercem stanie po tylu fajach. Ja mam nadzieję, żeby ten zjazd tylko jeden, a nie więcej. Dobra. Sorry, ale jedę moją paczkę. Ups. Kicha. Muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Pewnie tak. Po tym nie zostanie ślad. Bo boję się, co się stanie z moim sercem tak z toku. Widzisz, że o, jest moja paczka, jak miło. Dużo. Wiedziałem, że to szkodliwe. Boję się. Absolutnie się boję, co się ze mną stanie właśnie w tym momencie, bo jeżeli umrę... Faja zdrowia, jasny gwint. Okay. Ten syf uzależnia. Okej, żyję. I mamy naszą poczuchę. Ostatnia rzecz, którą dzisiaj musieliśmy zrobić. No i z bani. Czas do domu. Czas do domu, indeed. O, świetnie. No, super. Czemu muszę wyjść w takim razie z zaplecza, bo wtedy nie wyjdę. Dobrze. Zobaczmy, co nas tutaj będzie czekać. Pewnie... Masa żołnierzy! Nie zostanie ślad. Też koleżanko, ale ja tak wolę na razie postrzelać z mojej trusty strzelby, ponieważ tylko mi się zdecydowanie strzela najlepiej. Bardzo przepraszam, ale czuję, że nachodzi mnie psychoza. Tak, to wina psychozy. Wina choroby, spokojnie. Trochę was tu jest, nie powiem. Laski były swoich paczek. Okej. Trochę mi tutaj pohajataliście, nie powiem. Nie podoba mi się to absolutnie. Muszę do... Już mi... no to chodziło. Okej, ale przynajmniej wiem, że nie umrę, jeżeli zapalę 50 fajny najazd, więc to jest duży plus. Chyba tak, kolejny plus byłoby znalezienie wyjścia stąd. To byłby naprawdę ekstremalnie duży plus. Także uskutecznijmy ten plus i nie zgubmy się tu przy okazji, bo tutaj ten magazyn wydaje się być zawiły i skomplikowany do widzenia panu. Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. Wow! Czego on nadupcał do mnie? Wszyscy to mówią. Ginta! Państwo! Ginta! Dostałam przechodzę, nie żyję! O Boże! Ustraciłam głowę! Na cholera! Nice! Nie ma strzelba DPS, weapon in the game! Policja? To policja robi! To już gorzej! Czemu się respią z tyłu? Jaki to ma sens? Nie, czy to jest policja, czy ci? Bardzo przepraszam, ale czuję, że nachodzi mnie. Nie! Jezus, okej. To na pewno szkodliwe, ale... czuję się świetnie. Shit is difficult, you know? Nie powiem. Widzenia pani?
Ja zamierzam stąd wyjść i nikt mnie nie zatrzyma. Nawet ty, koleżanko, ty masz stalową głowę. Niech ci się nie zdaje, że jestem niedoprecyzyjny. Zabijam przedstawicieli wszystkich razem, porówno. Kurde, nie wychodzi mi to. O, dwóch na raz zabijam, jak miło. Zrobiłem w tym odcinku dwa osiągnięcia w ogóle, sukces, jak nie wiem. Rzesz po prostu. Czy tu jest wyjście już? Nie, ale tu są przeciwnicy, więc... Na, tu jest wyjście. Okej, okay. Czy mogę iść po prostu dookoła, tak teraz się kapę? Tu jeszcze jeden będzie. A to była z civilem, sorry. Trzeba było nie stać na linii strzału, to bym ci nie wziął za... tutaj wrogą osobę mi. Ała, Jezus Chryste. Wy w mordę kopani komuniści. Nie sądziłem, że ona będzie miała granat w zamkniętym pomieszczeniu, no ale mogłem się tego w sumie spodziewać. Więc... To na pewno szkodliwe, ale... czuję się świetnie. Zaufaj, pomogłem ci. No i kolejna grupa obrażona. Boże, pięciu? Cóż, chyba jednak nie mam podejścia do ludzi. Na szczęście mam kamizelkę kuloodporną. Zaraz, czy ja mam kamizelkę kuloodporną? Coś tam chyba mieliśmy, ale chyba już straciliśmy dawno. A to powinien być koniec? W normalnych warunkach spodziewałbym się jakichś fajnych filmików przy tak ważnym elemencie fabuły, ale w sumie ta czcionka też jest fajna. Dobry Boże, to apokalipsa, fala przemocy rośnie, policja i wojsko bezsilne. Nikt nie jest bezpieczny, zwłaszcza ty. Lieberman obwinia zagładę, rozważa prezydencką ofertę. Wojsko zaprzecza przypadkowemu uwolnieniu gazów halucynogennych. Psy i koty żyją w zgodzie. Kilkanaście osób rannych na skutek szału pracowników. Kurwa mać, co my zrobiliśmy? O Chryste, co my zrobiliśmy takiego najlepszego? Okej, czyli jest kompletny chaos teraz i apokalipsa. Koty lecą z nieba, co tu się dzieje? Okej, musimy powiedzieć, zakładam, że musimy po prostu przetrwać i przejść. Wszyscy się biją, koty spadają z nieba. Co tu się dzieje? Okej, dopóki policja mnie nie strzela, to jest git. Więc po prostu sobie chodźmy do przodu. Gościu ma jakąś broń pojebaną. Okej, zakładam, że nie ma teraz tak, że jest wczytywanie i pójdziemy do domu trafimy po prostu. Więc musimy po prostu do tego domu teraz trafić. Nie wiem, czy przyszedłem w ogóle tą stronę, nie wiem, czy dobrze idę. Ja nic, ja nie. Absolutnie nic, panie koleżanko. Czy ja w ogóle poszedłem w dobrą stronę? Czas okay. Do domu. Tu jest nasza chata. Więc chyba idziemy dobrze. Tu jest nasza chata, prawda? Dobrze pamiętam. No tu musi być nasza chata. Okej, czy idziemy bardzo dobrze. Na czuja, na pałę, ale poszliśmy zajebiście po prostu. Ktoś nas strzela, ktoś nas chce zabić, ale biegniemy z rzeczkami i idziemy szybko. Okej. Czy my trafimy do domu na spokojnie? Koty spadają, psy szczekają dupami. Tędy sobie przejdę. Okej, ja tylko chcę do domu. Czemu w ogóle spadają? Ja jesteśmy w domu chyba. Nice! O, udało się! Udało się ukończyć Postal 2, główną grę. Jeżeli to w ogóle jest koniec, zobaczymy. Masakra. Kochanie, wróciłem! Nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przydarzyło! Najwyższy czas do jasnej cholery. Pamiętałeś o moim cieście migdałowym? Orzesz! Przetrwaj piątek. Udało się. Sobota? O, to już jest twoja sobota? No tak, mam DLC zainstalowane. O, tak, mordę. Wygląda na to, że wszystko skończyło się dobrze. Racja, Champ? Czy to prawda, że byłaś inspiracją dla twórców Viagry? Zaraz możesz się o tym przekonać, kociaku. Okej. Okay. Panie koleś, czas na pańską lewatynę. Tyle. A, o matko, kolejny koszmarny sen. Gdzie ja do diabła jestem? I dlaczego moja medulla oblongata tak bardzo boli? Spokojnie. Lepiej, żebym wciąż miał obie nerki, doktorze Mengele. Odniósł pan straszliwe obrażenia głowy. Ledwo wyszedł pan z życiem z niefortunnego wypadku z bronią palną. Zajrzę do pana później.
O, kartki z życzeniami, a spędziłem tu ledwie noc. Ciekawe, kto tyle o mnie myślał. Zobaczmy. Zdrowiej szybko, PS. Konfiskujemy twoją przyczepę, podpisano komornicy Akme. Mam nadzieję, że wkrótce wydobrzejesz i wrócisz na drogę szczęścia i tężyzny fizycznej. PS. Jeśli nie zapłacisz ogromnych zaległości w podatku za zwierzaka, Champ zostanie jutro uśpiony. Z wyrazami miłości od mużdżarnia. No i wreszcie. Obyś zdechł, wyprowadzam się do mamy, podpisane nienawidząca cię żona. Cóż, chociaż jedna dobra wiadomość. Wracaj z Dechlaku! Chyba będę musiał zrobić jakieś pieniądze, ale skończył mi się tuż w drukarce. A to co? Grubsza forsa w zamian za oddanie nasienia do badań. O szczegóły pytaj przy biurku z informacją. Mhm, okej. Mhm. Czyli własna żona postrzeliła nas w głowę i wydawaliśmy w szpitalu. Zajebiście. Super po prostu. Płacimy, gwarantowana kasa, tylko chwilę radości, a pieniądze będą twoje. Dom na sprzedaż, okej. Okay. Chirurgia dla Mateuszów. Zgubiono pomocy ludzie. Aha, ktoś rękę zgubił i szuka. Okej. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że się podpali do ZDSI. Także panie i panowie, ja pozwolę sobie to zapisać tutaj w tym miejscu na pustym. I będziemy kontynuować już Apocalypse Weekend, czy Paradise Lost, jak to się tam do DLC nazywa, w kolejnym odcinku, a tak jak przepuszczałem, tak jak przewidywałem, to był ostatni odcinek z głównego tygodnia roboczego, z głównej fabuły Postal 2. Własna żona nas postrzeliła w głowę, bo nie przeszliśmy jej czasami golowego, zajebiście. Także cóż, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć i pa pa!